Punkcie interpelacji zapytania Iwony Wioski. Mam taką prośbę. Wszelkie uwagi, wszelkie jakieś sprawy, bardzo proszę, aby mieszkańcy kierowali do swoich radnych. Radny ma prawo złożyć interpelację na piśmie, ma prawo oczywiście zadać pytania. Do tej pory było tak, że dopuszczaliśmy, ja przynajmniej, chociaż nie jest to jakby obligatoryjna sprawa, bo zgodnie ze statutem Rady Gminy przewodniczący nie musi pozwolić zabierać głosu mieszkańcom. Po ostatnich, no dość przykrych, w ostatniej sesji chyba najbardziej niemiłe słowa ja usłyszałam, może Państwo nie wszyscy słyszeliście, ale Pan Wolicy takich słów używał pod moim adresem i pod adresem wójta, czy należy może się zastanowić, czy nie lepiej, żeby radni będący wybrańcami poszczególnych miejscowości, środowisk, przedkładali sprawę do wójta lub do radnego, tak? Do radnego, do gminy poprzez swojego radnego. I taki bym proponowała, żeby przyjąć taki plan pracy. Szczególnie, że zrobiliśmy takie jakby taki wywiad, rozeznanie, tak, że w poszczególnych gminach, również i w starostwie, nie ma czegoś takiego, że każdy przychodzi i ma prawo tam czy radnego, czy wójta używać jakichś niecenzuralnych słów. Tylko radni poszczególni składają interpelacje, zapytania w imieniu swojego środowiska. Ja bym również proponowała, żebyśmy przyjęli, szczególnie, że też na komisji bodajże statutowej była ta sprawa omawiana i radni byli właśnie za takim trybem przedstawiania spraw, bo nie zawsze radny też jest zorientowany w temacie, tak? Bo często są to sprawy, które są na jakby między wójtem a daną osobą, czy urzędem gminy właściwie, tak? I my nie zawsze też wiemy na temat tej sprawy. Natomiast proponuję, żeby mieszkańcy zgłaszali się do radnych, swoje sprawy przedstawiali, tak jak zresztą to dzisiaj też mieszkanka z Wolicy zrobiła i myślę, że uzyskała odpowiedź od radnego. I sprawa będzie sprawy na papierze się przedłużają. Są sprawy nagłe, które wymagają interwencji. Ale to bardzo prosimy. Dwa tygodnie, potem znowu Państwo mają dwa tygodnie, a to się przeciąga w czasie. Ale to też prosimy, żeby właśnie mieszkańcy do radnego, tam powiedzmy dzień przed sesją czy dwa, żebyśmy też wiedzieli, jaki temat jest, tak? Bo nie zawsze te tematy, które są poruszane przez mieszkańców, dotyczą jakby tematyki tej sesji. Jeszcze bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zapytania do Urzędu Gminy, to one są, jeżeli ktoś wie z pracowników czy bezpośrednio, to są niezwłocznie przekazywane. Tutaj mówimy o tym, że Rada Gminy funkcjonuje, czyli de facto zbiera się raz na miesiąc, tak? No i tych spraw się nagromadza wiele w tym czasie. I bezpośrednio można do urzędu w międzyczasie, między tymi sesjami oczywiście te informacje uzyskiwać, czy to w formie pisemnej, czy w formie ustnej, czy w formie telefonicznej, nieważne. I te informacje są udzielane. Natomiast my mówimy o tej sytuacji, kiedy na Radzie niekoniecznie dotyczące bieżących spraw były te sprawy, te zapytania kierowane. No przyznajmy, że tak było. Tak? To jest wasza oczywiście sprawa, nie urzędu, ale tak było.